To jest dwóch szeregów zbiórka? No. Nazywam się Krzysiek Lijewski, jestem zawodnikiem Vivietarum Kielce. Zapraszam Was na zajęcia WF z mistrzem. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie dobrze bawić. Zaczynamy rozgrzewkę. Dwa sprinty. Przez tą dyscyplinę sportu, jaką uprawiam, piłkę ręczną, przez to, co ojciec mnie zaraził. Jestem zawodnikiem bardzo dobrej drużyny, jestem aktualnym kadrowiczem i cieszę się, że mogę się spełniać jako sportowiec, bo to jest, jakby nie patrzeć, piękna i wspaniała przygoda. Stara się nogę, noga wyprostowana. WF z mistrzem to moim zdaniem bardzo fajna sprawa. No, tutaj trzeba przyznać, że moi chłopcy, jak się dowiedzieli, że będzie taka lekcja przeprowadzona w naszej szkole, znają Krzysztofa, interesują się sportem, oglądają jego mecze na co dzień, także byli zainteresowani niesamowicie. Tutaj brzuch wciągnij, tyłek niżej. Utrzymaj tak, i utrzymaj. Krzysiek Lijewski jest bardzo dobrym nauczycielem. Dużo nowych rzeczy się nauczyliśmy. Według mnie jest wymagającym, ale przez wymagania dochodzi się do sukcesów. Co ciężko, nie? Po 10 razy na każdą stronę. Szczuka jest bardzo fajny, bardzo fajną zabawą. No tak zawsze graliśmy w piłkę nożną na rozgrzewkę, a tak jakieś inne myślenie. Dwa kontakty masz, słyszysz? Pamiętaj, że masz dwa kontakty, nie musisz za pierwszym uderzać. Trener Vivietarum Kielce, Talent Tuszybajew, nazwał tą grę pszczółki, bo piłka, którą gramy, jest pokolorowana właśnie w pszczoły. Cała szerokość boiska, podania z wyskoku. Trenerem tutaj grupy sportowej jest pan Eugeniusz Lijewski, który jest niewątpliwym autorytetem dla młodzieży. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest autorytet kogokolwiek dla tych młodych ludzi, a to, co robi pan Lijewski z tą młodzieżą, to muszę powiedzieć, że to jest taki fenomen. Teraz zadanie jest proste. Zdarzają się tam zwolnienia sporadyczne od lekarzy. Oczywiście zdarzają się również takie pojedyncze zwolnienia z WF-u od rodziców, no, ale takiego większego problemu, że dzieci siedzą na ławkach i nie ćwiczą, bo na szkole tego nie ma. Zaczynamy! Ja chciałem troszeczkę ten ruch urozmaicić, bo na co dzień pod okiem mojego ojca na pewno sobie też dobrze razem. Ja chciałem pokazać troszeczkę handball z innej strony. Chodźcie wszyscy na środek, pokażę Wam jedną zabawę, która się przyda w piłce ręcznej. Potrzebny mi jest jeden bramkarz, chodź. Jest potrzebna tylko jedna piłka. Zadanie wasze polega na tym. Wy, pomarańczowi, bronicie dostępu do środka. Piłka nie może się dostać do kolegi. Praca na nogach, praca i ręce do góry, pracujemy na nogach. 10 sekund, panowie, 10 sekund. Nie ma, bardzo dobra obrona. Najtrudniejszym ćwiczeniem było jeden na jeden zrobić zwód i w małej strefie ruchowej, żeby jeszcze przejść kolegę i rzucić bramkę. Jeżeli ja tobie podam piłkę, ruszasz ty i ty. Brawo, obrona. Zmiana obrońcy. Jak mi podasz piłkę, to nie możesz iść tutaj. To jest błąd. Gdzie masz iść? Zawsze w lukę. Ty wybierasz, którą stronę. I idziesz tu już, na tej zasadzie. Nie możesz iść tak, że ja ci podam piłkę, a ty dopiero idziesz tu, będziesz walczył z przeciwnikiem. Nie. Zadanie to was dotyczy wszystkich, nie? Nigdy nie atakujecie przeciwnika frontalnie. Zawsze starajcie się już do boku. Brawo, obrońca, brawo. Najwięcej problemów miałem z ostatnim ćwiczeniem. Trzeba było zaatakować, rzucić albo przewagę na skrzydło. Przebiec pół boiska i do obrony. Szybko powrót do obrony. Już mówicie, ręce. Rozmawiajcie ze sobą, ręce, to jest za łatwo. Obrona mówi ze sobą, gadajcie.
Nie ukrywam, że nawet na zajęciach w reprezentacji niektórym zawodnikom już doświadczonym zdarza się pomylić jakiekolwiek zagrania. Chłopacy nie wykonywali tego źle. Szybko weszło im w krew i zauważyłem, że łatwo sobie radzili. Chodzi o to, żeby dać im nawyk taki, że po oddanym rzucie czy po stracie piłki szybko wrócić do obrony, żeby jak najszybciej tą piłkę odzyskać. Zapraszam wszystkich do kółka. Chłopaki, chciałem wam podziękować za wspólne zajęcia. Bo dla mnie duża przyjemność pracować z tak utalentowaną młodzieżą. Mam nadzieję, że lekcją, które wam dzisiaj pokazałem i ćwiczenia, które wykonywaliśmy, przydadzą wam się na przyszłość. Ta inicjatywa jest jak najbardziej ważna i chciałbym, żeby te lekcje były w większości miast. Przede wszystkim dużo, dużo, dużo frajdy. Mam nadzieję, że młodzież złapie tego bakcyla. Także apeluję do wszystkich, ruszajcie się. West Zwiszczel!